drobne wykroczenie? $90? Niemały wydatek. Bardzo mi przykro. I to twój wydatek. Co? Chłopaki przegieli. Kodżo, a ty dokąd? Nie ma mnie. Hej, hej, chwileczkę, chłopaki, co jest? Co mam z tym zrobić? Wszyscy za to odpowiadamy. Spoko, wiem, co zrobimy. Słucham. Jutro są urodziny mojej mamy. Zwykle daję mamie jakieś kwiaty. Nie, na pewno coś z tej kuli jej się spodoba. Trzeba tylko jakoś ją wnieść do domu. Cały czas w nią uderzaj! Dobrze nam idzie, o to chodzi. Stary, co ona sama się toczy? I to coraz szybciej! Ciąg ucieka na... Zatrzymaj ją! Stój, stój! Zatrzymaj się! Witamy w Dzień Dobry, Gilroy. Moim dzisiejszym gościem jest 15-letni przedsiębiorca Cornelius Johnsworth. W czasie, gdy większość nastolatków w jego wieku się obija, Kodżo nie traci czasu i stworzył swój własny dezodorant. Zgadza się. Mój zapach powstał z kombinacji 11 ziół i przypraw. Nazwałem go... Kodżo Quick. Działa na panie i przyniesie kupę forsy. O tak! Też tak uważam. Jej, wyczuwam ostre piżmo. Może mnie psikniesz, skoro przyciąga panie. Nie, żebym sobie z nimi nie radził. Ale pomoc się przyda. Nic za darmo. Panowie, ten produkt wzbogaci wasze życie. Kodżo Quick od jutra do kupienia w cukierni Dona. Dawaj to. Nic za darmo. Lud, jest południe, co tak wcześnie wstałeś? Gdzie jesteś? Niestety, mamie, nie spodobał się mój prezent. Trzeba było kupić kwiaty. Kazała mi to zabrać z ogródka, więc przyturlałem to tutaj. Bardzo śmieszne, Duncan! Sorry, Duncan! Sprzedam przedmiot kolekcjonerski. Wielka, piękna kula ze śmieci. Za ile? $55. Tak. Niestety muchy zaczęły się zlatywać. W takim razie 50 dolców.